Boże, Paweł, ty znowu masz jakieś problemy. Trzeba włączyć oczy! Aha, tu czy jest umalowałeś, opcja. Paweł, oczy do odcinka? Nie, mam cały spalony ryj. A to się nagrało, także fajnie. Dzień dobry, moi drodzy, tak witam was bardzo serdecznie, ja jestem Skiej, dziś nagrałem sobie z Norbertem. Kurde. Dobra, czy wszyscy nagrywają, bo teraz włączam nagrywanie, poczekaj. Tak, nagrywamy. O, tak? Tak. Dobra, to na 3-4. 3-4, dzień dobry, cześć. A, jeszcze nie jedziesz. Aha, dobra. 3-4, dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Skiej, razem z Norbertem i Pawłem nagrałem sobie odcinek z GTA 5. Bebe powinien powiedzieć cześć. Hello. Hello, it's me. Dobra, how is your day? Dzisiaj dzikie stunty. Ale inne. Także my już jedziemy w tym kierunku na tym pasie, uwaga. No jedź, gamoniu. Potrafcie, ale... w ogóle, nie? To jest podstawowa zasada. Uj, co on zrobił? Ej, stary, prawie tam można na budynek wlecieć. Co on zrobił? Ja będę starał się zabić. Co? Nie słyszałeś tego. Dobra, udało ci się, bo nie zdążyłem wsiąść na motocykl! Nie no, widziałem, że wsiadałeś. Wsiadałem, a nie znaczy, że wsiadłem. Uiii, na mordę, nie na mordę! Ej, słuchajcie, tego chyba jeszcze nie było. Tu poprzejechałem po asfalcie. Stunty. Ja to czekaj, to cię podwiozę. A dobra, w sumie. Ej, w ogóle przejechałem dupą po asfalcie, to źle chyba, co? No dobrze. Ja miniaturkę z tego fajną akurat. Będzie piekła. Będzie piekła na pewno. Uiii, o kurde, stary. Nie mogłeś normalnie wysiąść. No to jest moje normalne wysiadanie. Jak to, jak poleciałem fajnie. Ale to jest kosmos, nie? Po prostu. No ej, Berbert! Skubany, poluje! Mi się psuje. Ej, dobra, poczekaj, chodź tutaj, musimy się rozpędzić. A, on tutaj jedzie! Wow! Ej, to chwila, to ja muszę... O nie, spamam! Spamam! ...rozpędzić bardziej, żeby tu was, kurde, pozabijać. Wystrzelić. Ej, a może wjeść do tego tunelu deszczowego? To jest w ogóle płasko i tak dalej. Ale nie, jest, stary, ale tam będziecie o mosty zahaczać. No właśnie. Bo ja muszę stąd teraz jakoś wyjechać. Chodź pojedziemy na ten duży most. To jest wyjazd? Na ten duży, gigantyczny most. Tam, gdzie robiliśmy kiedyś, jak to się nazywa? Co? Odśnieżanie. Odśnieżanie? Czekaj, tak, to chyba nie ze mną. Ten duży most. A, tak, ten, z dobra, Berbertem, to już wiem. Z Berbertem robiłem to odśnieżanie. To już wiem, ale to nie w Także stronę. Poczekaj. Sobie zaznaczę. Gdzie tu jest wyjazd z tego tunelu? Prawie mnie tylko potrącił, no. Dobra, słuchajcie, gdzie mamy w takim razie? No właśnie nie wiem, gdzie ja jestem, powiem ci szczerze. No właśnie, Skiej, jedź za nami. Za późno. Skiej wjechał za nami, do tego tunelu. To ja do tunelu wjechałem jak głupi. No wiesz ty co? No już wyjeżdżam. Proszę wyjechać z tunelu, typie. No już wyjeżdżam. Proszę wyjechać z tunelu, typie. No co? No już wyjeżdżam. Oj. Dobra, kamyk. Gdzie tam wyjazd? Nie strzelał. Musi tam wyjechać? Piw, paw, strzelają. Ej, zgubiłem się, stary. To się odnajdź. O, tu jest wyjazd, dobra, mam. No. Jezus, my raz zgubił się. No bo to są tunele, kurde, ja po tunelach nie jeździłem nigdy. To się dzieje. Cichnąłem. A, no, myślałem, no, że uwaga będzie, ja się patrzę do tyłu za siebie, czy on Berber za mną jedzie. Gdzie w ogóle jesteście? A on tutaj, ten, na most idziemy, na ten duży most. Bo będzie bardzo wysoko. Kurde, no sekundę. Aha, aż a tam. Mogłeś powiedzieć, tam się przytrzymał. Ojej, kosz 2 kilometry. To już śmigam do ale was. Ale to wiesz, Paweł, że to jest jednorazowe, bo pewnie to będzie tak, że... Ops. Raz cię wystrzelę na tym moście i ty z niego spadniesz. No pewnie, no, pewnie może tak. Tak być, może tak być. Dobra, ja pojadę tam do przodu. Będę jechał pod prąd w takim razie. Skie w ogóle po drugiej stronie miasta. No już jadę! No, gdzie ty pojechałeś, Skie? No już jadę do was! Dobra. Dobra, zrobimy na razie w wersji bezpiecznej. Lewym pasem będę jechał, twoim lewym. Okay. Ale znaczy bardziej po środku. Nie, jesteś, dobra, widzę was już. Wow! Dobra, jadę. I patrz, Infinity Fly mogę odpalić. Nie, nie, nie mogę. Mucha wkurza, chwila. To się wkurza? Jaka mucha? Lata mi tu normalnie. Siada mi cały czas. Ja ostatnio złapałem kumara za jajko, także... Na tym, na przycisku YouTube, a mnie to wkurza, jak mi na tym siada. Ej, stary, ale zrobiste. Ej, nawet nie spadłeś jeszcze, Paweł, chyba nie. Dymi ci się już? No. Ale dymy. No to dawaj. Będzie się aż palił normalnie z radości. Będziesz ten... Ghost Rider. Pykło. Źle. Ej, wiesz co, zastanawiam się, czy może lepiej nie w mieście. Może jakiś budynek skoczymy. No w sumie. Może zrobię tak, żeby przeskoczyć jakiś budynek. A można, no. To nie? No. Ej, fizyka tej gry jest po prostu kolosalna. O nie, nie trafiłem! Skie, włącz światło. To jest po prostu kosmos. Tak, to bym cię bardziej widział. Bo ja zbiłem te światło już, nie mam światełka. Zwaliłeś światła? No zwaliłem światła sobie już. Ej, rzeczywiście, zwiększyli wytrzymałość tej rampy, bo normalnie... No to jest mocna. Jest mocna, tak. Jest mocna. Paweł, jakie dymy robi. Już dymi?
No. Wybił go w powietrze. Stój, Berbert! Ale fizyka tej gry po prostu, no Wii! Nie? To jest kosmos. Zabiję się chyba. Ej, mam problem z silniczkiem. Ale to było kurde lądowanie. Ale to tu niedaleko jest ten, ale z Customs. To pojedziemy, tak? Paweł, no. A dobra, w sumie okej. Okay. Znaczy, wiesz co, lepiej byłoby zrobić inaczej, patrz. Ja siadam z motocykla, na rampę też. Prezydent klubu, zwróć do garażu. Pyk. Prezydent klubu, Rufian, pyk, jest obok. Ale ja tak nie mogę, to... Ja wiem, wiesz. Wiem, ale to ty sobie tam napraw, a my pojedziemy do jakiejś... oszustwo w ogóle. Tam jesteś oszustwo. Nie. Wystarczy, że powiem, że jesteś skier. Dzięki. Bezczelny typ. Co za bezczelny typ. On mnie szkaluje w każdym odcinku, naprawdę. Czaty, napiszcie mu w ogóle, Paweł, przestań szkalować Berberta. Bliskie. Przestań szkalować Berberta. Widzicie? On mnie szkaluje, obraża mnie w każdym odcinku i ja przestaję z nim nagrywać. On to czuje po prostu. On mi za mało płaci za nagrywki, naprawdę. Słuchajcie, spróbujemy przeskoczyć Maze Bank. Co? Dokładnie. Co? No tak. No chyba tak wysoko się nie wybijamy w górę. No to... Ja się nie wybiję. Ja myślę, że trafisz pyskiem w Maze Bank. Trzymaj mi flaszkę. Trzymaj mi, tak. Tak jest. Ja myślę, że trafisz pyskiem w Maze Bank, wiesz? Dobra, poczekaj. Wiesz co proponuję tutaj? O, tutaj może jak to zrobimy. Bo tu jest szansa... Tu chyba tutaj damy radę. No kurde! To za normalny obóz. A bym się wybił. Berbert jedzie w naszym kierunku prawdopodobnie. Jedź swoim pasem, Berbert. My właśnie podążamy w twoim kierunku. Ja jadę na pełnym V-maxie. Raz, dwa. Wow! No i patrz, i co, nie wskoczę? Nie wskoczysz. Może kamerka ogarni. Ej, wskoczyłbym. No może nie na Maze Bank. No na Maze na pewno nie, ale ogólnie byłbyś blisko raczej. No. Gdzie on jest? Gdzie on stoi? Nie widzę. Tu stoi. Tu? A, tu jest. No, kurde, koło mi pokazał. Był tyłem. Wiesz co? To czekaj. Tak, żeby jakiś budynek tu zaliczyć. Berber, wiesz co? Spotkajmy się w tym miejscu, gdzie ja teraz stoję. Spotkajmy się tu. I tam na tym. Będzie... Nie, w drugą stronę, no właśnie. Czekaj, żeby na tamten budynek skoczyć. Tam? Na ten tam. Na ten tam, tu. Na ten gdzie? Tam. Ten tamten. Także my jedziemy tam, ty jakoś tam. A ty tam, a my tam, a ty tam. Wiesz. No, i wszystko wiadomo, nie? Czy to się w ogóle nagrywa? Co? No bo mi się kamerka zacięła, zauważyłem. Normalnie Berbert... Dlaczego on już jedzie? No ja już jadę. No ale mówię, że Berbert jedzie. Ja też! No to było jak niskie. Nie, to było słabe niskie. No czekaj, zaraz spróbuję. A co to nie było złe, aczkolwiek... Czemu mi ten telefon dzwoni non-stop? Dobra, jedzie, gdzie on jedzie? O kurde... Patrz i płacz! Patrz. Tak jest, popłacz się skier! Gdzie płaciałeś? Mam już normalnie tytuł odcinka, nie? Co, patrz i płacz? Patrz i płacz. Dobra. Uj. Nie, tutaj coś tu nie pyka. W drugą stronę bez problemu, ale tutaj coś tak nie za bardzo. Chyba za mały rozpęd miałem. Trzeba zmienić miejscówkę. Tak, chodź, pojedziemy kawałek gdzieś dalej. Gdy kamerko dokładnie. Jeszcze raz się zapnij, to kurde, wylądujesz śmietnik. Zareklamuj kamerkę, mówię ci. Bo moja działa idealnie. Zareklamuj? Oni mój pysk widzą cały czas, także ale ja wiesz. Za darmo to zostało. Co tu się stało się? Trafił mnie z boku. Bert, wracaj, typie. Gdzie warto płacić za rzeczy, bo darmowa kamerka nie działa i patrz się na to! Ty! Ej, no taki. A bo to za darmo było! Taki no. Skok połączony z obrotem. Ktoś ci pożyczył chyba, wiesz? Za syf po prostu skończony. Dostać pewnie jakąś słabą kamerkę. Jeden obrót i... Dobra, drugiego nie będzie. A specjalnie przełączyłem na USB 3.0, nie? A, widzisz, bo to musisz jednak na IRDzie robić. Na USB 4.0 to musisz robić, wiesz? Ciebie podłączę zaraz na, kurde... Na USB G, kurde. Nie wiem, co ja gadam. Ja bym mu duct tape'em bordę zakleił, wiesz? USG. Uwaga, bo ja spadłem z motorka. Podeszmy Pawła pod USG. Chciałem zrobić to inaczej, no ale nie pykło. Ej, stary, przeleciałem nad tym, nad wiaduktem. Co, ale proponuję, zmieńmy miejscówkę. Gdzieś, czekaj, wysoko gdzieś poleciałeś, ale no, nie wysoko, dorastasz wysoko. Do budynku. Że mój motor się jeszcze nie pali, ja się nie, dziwię. Nie, no dorastam. Ej, pali się jednak. Widzisz? Dobra, poczekaj. O, tutaj, poczekaj, ja jadę w tym kierunku. I z drugiej strony, jak mnie tam przydzwonisz, to będzie dobrze. Przydzwoń mu. Drin. Jedzie nie, Mikołaj. Nie, tylko nie to! Pod mostem nie jest dobrze wyskakiwać. Jest dobrze wyskakiwać pod mostem. Masakra. Nawet kasus nie pomoże wtedy może już. Może będziesz miał taką siłę, że po prostu przeryjesz się przez ten
Tak, głową przez beton. Uuuu! Trzeba mieć twardy łeb. O stary, jak to się wybije. Dobra, fajnie. Uwaga. Jestem piętro wyżej w ogóle. Śmigam. Śmiglisz mówisz? Śmiglisz, tak. Gdzie ty tam skie? A, bo ty na autostradzie. Na to. Ja na górze byłem, patrz no. Na to. I latarnia skoszona. I ciekawe jak to będzie. Chwila, nie zacięłaś się kamerką? Nie, dobra. Co? A? Co chwilę sprawdza kamerkę. No bo ja już straciłem jakieś 7 minut filmu wcześniej, nie? Najgorzej. Ile wcześniej jeszcze straciłeś? To się wytnie. Uwaga, cisnę. Cisnę. Nie! Przejechałeś z kieniem mnie! No, przejechałeś z kieniem. Ja trafiłem tam, ja tam potrafię jeździć. No, ale nie da się... Ale to ale ty się, masz... Paweł, musisz do mnie dostosować. No potrącił mnie świnia jeden. O! Paweł leży? Leży jeszcze, leży. Czekaj, jeszcze. Ci zaraz gwiznę, typie. Jeszcze, leży! O nie! O nie! Zdąż... Star, na koniec jeszcze w latarni ja. Jak się przeżył to? No bo ja na motorze nie byłem. Nie może tak być. Na motorze był, no. Na motocyklu. Gdzie jest motocykl, Paweł? Chcę wiedzieć. Nie, nie, spokojnie, bo on się zaraz będzie dymił. Daj mi wsiąść na niego. Ej, bo się nie dymi jeszcze. Dobry, konfiskuję, komornik. No nie, no stary! Ej, jak to go zabiłem? No przecież on tylko leżał mi na tym. Ale to wystarczyło to widocznie. To niemożliwe. Dobra, proszę je podrzucić do motora. Gdzie jesteś? No dobra, już dobiegnę. Czekaj, podrzucę ci go. Chodź tylko tu! Nie, tylko nie wchodzi na te. To za skie. No co chcesz ode mnie? Zaraz dam co chcesz. No co za świnia! O, skie! No i co? Nie, Werbert nie! Co tu się odwala? Tak? Ło, nie, rozjechał mnie. A masz? A masz? To jest! O ty szopie! Walka! Gdzie mi tutaj? Wierzę. Poszedł wo... Poszedł kocurze, ty! Masz po klep jaja. Go! Klep go! Bałką go! O nie! Rozejść się! Rozejść się! Dobra, słuchajcie, wchodzimy na motory. Cisza na mieście i tam pałką ich. Oddaj motor! Dobra, Paweł. Odwiedzę się. Motor. Nie, no już dobiegnę. Już będzie dobrze. Chwila, to z kim podwiozę? Wsiądę mój tam leży motor, widzę. Nie podrzucił auta mi wszystkie nad głową. Ej, pieniążki leżą. Uwaga, poczekaj, ja tam będę jechał w stronę za chwilę. Ej, mój się dymi w ogóle już. Chyba źle, co? Ale dymi. Chyba łeb. A mój się jeszcze nie dymi w ogóle. Widać, motocykle są twarde. Dobrze skie. Pięknie. No właśnie, widziałeś, nie? Trafiłem w słup prosto. No i jeszcze spadłem na pysk. Berbert co robi w ogóle? Podrzuca auta wszystkie. Nie, no dobra, daruję ci. Już mi się dymi. Co za gałgan? Paweł, nie rób dymu. O, jak skie biegnie za nim. Wrr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 r
To jest skie. Czekaj. To czekaj. Berbert, nie! Przepraszam. Potrąciłeś. Jak to się robiło z tym ekipunkiem? Znaczy z tym. Zwróć ten pojazd. Klubu zwróć no. I przyzwij. Nie wyzwij, tylko przyzwij. Ale to musisz być w klubie motocyklowym. No on jest już chyba. Nie, bo on został prezesem, czyli chyba jest. Co tu się dzieje? Klub motocyklowy, załóż klub. Tak. Prezydent klubu, zwróć pojazd do garażu. Dla kamerko żyjesz? Prezydent, żyjesz. Wezwij motocykl. Jedziemy, uwaga. Jakie to jest convenient. Byk! To jest? Idealne dla mnie. Szybko działa. Pomysłowe. Ej, gdzie ty jesteście w ogóle? Na plac budowy tutaj. O nie, Berbert jedzie. Na plac budowy to będzie dobrze. Ej, stary, jak mnie wyrzuciłeś w górę w ogóle. Zauważyłem, że jak wyjdzie. Rozpędzam się w twoim kierunku, Berbert. Dobra. Jesz po twojej stronie. Po mojej stronie? Tak. Ty pewnie znowu pod mostem się spotkamy. Wy co? Nie wiem. Wow! Jak poleciał wyżej od budynku. O stary! On tam widzę leci jeszcze dalej. On tam jeszcze leci. Chłopie! Gdzie on poleciał w ogóle? Widzę jak tam spada kometa, kurde. Ej, ale nie, to maksymalna prędkość to jest dobry pomysł. O kurde! Ej, chodźcie na autostradę! Co zrobił? Finał na autostradzie. Temu szerpegi kupić, czekaj. Nie. Temu szerpegi kupić. Ej, dobra, czekajcie, nie, totalnie chodźcie ja wiem na jak będzie finał wyglądał. Nie, znaczy finał na autostradzie, w sensie, że po prostu jak się rozpędzimy porządnie, albo nie, do tego kanału burzowego. O nie. Do kanału jednak? Bo jest bliżej. Co chwilę mosty są. No dobra. To chodzi. Trudno. Berber mi także szkody w ogóle podrzuca. Gie, łap na główkę. No właśnie, kurde, wszystko atakuje mnie. O, dobra. Jestem już jakby co tutaj.
Paweł, uważaj! Dobra, wiesz co, poczekaj, pojedź tam prosto. W ogóle koła mi się wtapiają w nabruki. Co tu się stało się? Siema! Dobra. Się stało, to się nie odstanie. Dobra, wiesz co, to Bebre, ty będziesz musiał nakierować na mnie, ja będę cały czas prosto w miarę jechał. A ja będę jechał krzywo. Dobra, a jest zaraz za mną, tak? Dobra, poczekaj. No. Dobra, startujemy, uwaga. No widzę tych kurdowadów. Uwaga, startujemy. Pojechałeś. Pojechałem. Jeden. I most. O nie, pod mostem! Pod mostem przylecę! O nie! Bo trafiłem głową w most. W most. Oj, tam głową w most. Wiesz co, ja pojadę zmienić motocykl, bo mi się trochę ten kopci. Także ja stąd jadę. Teraz muszę na dół zejść jakoś do was. Kurde, jak po ścianie by było. Dobra. O, czy Skie ja muszę... chodzi pieszo? Chwilowo. Wiadomość. Wiesz co, ja muszę zmienić motocykl, więc ta babcia się dobrze. Nie ma zmieniania motocykla. Nie, bo on się kopci. To będziesz się palił. O, Skie, weź Skie potrąć. Uj, przepraszam. Przepraszam, jest dzieckiem. Co? Dobra. Prezydent klubu, zwróć pojazd. Pyk, prezydent klubu, wezwij pojazd. O, dobrze. Pamiętam jeszcze czasy, kiedy to faktycznie ci twój mechanik przyjeżdżał, wysiadał z pojazdu. No nie. Dostarczał, ale to były czasy jeszcze PS3. Ale później był glitch związany z tym. Czemu Skie na samym środku stałeś? Nieprawda. Nieprawda. Bo ja właśnie co dzieje? Kupowałem pewne rzeczy, wiesz? Niezniszczalna rura. Ty, Berbert, jesteś na dole tam w tym, czy nie? Na górze jestem. Dobra. Jak na górze jestem? A gdzie jest mój motorek w ogóle? Miałeś być w tym. Kurzowym. O nie, on tu jedzie, dobra. Nie. Odwieź mi do mojego motorku. Czekaj, dobra, no wsiadaj. Chodź, razem skoczymy, we dwóch. A próbujemy, zobaczymy co wyjdzie. No! Berbert! Podwójna masa. Podwójna masa, tak. Pojedziemy w drugą stronę. Zostaw mój motor! Czekaj, pojedziemy. Poczekaj, większy rozpęd, znacznie większy rozpęd, bo są dwie osoby. O, bociany ci. Czego tłusty shop. Jaki tłusty shop? Schudłem ostatnio. Dobra, przypasiony trochę. Teraz będę ćwiczył w ogóle. Wiesz co, dobra, to za brzydki. Jedziemy, uwaga, ja już jadę. Dobra, dawaj. Skaczemy. Tylko ładnie nas wybij. Nie w most, nie w most, stary! Nie w most! Nie! O nie! O nie! O nie! Paweł zabity, Skie zabity. Ale nie wiem, Paweł w powietrzu chyba jest. Ale totalnie po prostu rysem w tym zarobiłem. Poczekaj, o. Rzeczywiście tam dojechać. Ale fajny różowy motocykl. No, Skie, proszę cię! Co się stało? Dawaj jeszcze! No idę po motor właśnie. No. Jeszcze dalej się zespiję. Ej, motorek no, mi zabrał! No. A nie, to po Pawła. No i teraz mi jeszcze się żarówka potrąciła, no a, stary. Berbert, podwieź mnie pod motorek mój. Ale daleko teraz mam. Dobra, to czekaj. Dobra. Na wprost jedziemy. Here we go. Wypad! Nie dotykaj mnie! Policja mnie goni! Dobra. Już tam jadę. No nie! Dobrze. Zaraz tam będę. Zaraz tam... O, ktoś jedzie moim motorkiem. No. Dobra, dzwonimy do restera szybko. Ups. Au. Dobra, spokojnie. Śmieciarką. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Dobra. No problem. I'll get him off your back. Pojazd idealny, nie? Dobra. Nie, tylko nie na mnie! Oj! Okej. O, stary, prawie na mnie... Ta ciężarówka prawie mi na łeb spadła. I tak powinno... Teraz Skie spadnie na łeb. Nie, Berbert. Spokojnie. Spokojnie, koleżanko. Ja jestem spokojny bardzo. Dobra. Spokojnie. Ja zawracam za chwilę. O, cyk. Pod mostem znowu? Most. Nie, na szczęście nie, teraz trafiłem ładnie. Nie, tylko nie most. Jakie tu loty w ogóle nie, są. Nie, przed mostem będzie chyba. Dobrze. No, albo na most nawet. Patrz, jak pięknie! Dobra, rozpędzam to się. To się nazywa wyliczenie. O, dobra, tylko... Paweł spadł. No ja mi uderzyłem po prostu motocykl i spadłem, nie? O, skiemości chyba. O kurde, nie, ominęliśmy, zobacz, pięknie, dobra. 360 w powietrzu. Ja myślę, że ten most to trzeba... Rozsmarowałem ulicę w ogóle teraz, na ulicy się. O, już jedzie, dobra. Jak wygląda? Na wysokość poszło. O kurde. Okej, nie pykło. Ej, przywalę, ale fajna miniaturka może z tego wyjść. Złapę cię, Skie, poczekaj, złapę cię. Nie! Motocykl dymi. Ale mój się nie dymi, mój tylko raz dymił ogólnie, a twój już ma trzeci raz. W ogóle tam nie potrafisz jeździć. Nieprawda. Berbert tu podrzuca policyjne auta. Berbert, pojedź tam daleko. Tam daleko, tam w drugą stronę pojedź. Skie, chodź do mnie. Lecę.
No czemu do mnie strzelasz? Próbujemy we ale dwóch skoczyć. Ale to policja skoczyć. W ciebie strzela. Próbujemy we dwóch skoczyć. Albo i w ciebie strzelają, nie we mnie. Nie, niech policja was nie goni teraz. Ja bo policji nie mam. Za dużo radiowozów tu jest. Wiesz? Ja policji nie mam. Także we dwóch ze... Kurczę. Poczekaj, Paweł. Spali. No ustaw się. Jest tam z drugiej strony, z drugiej strony, całkowicie z drugiej aha, strony. Kurde. Maksymalna prędkość. Będzie, wiesz? Maksymalna? No. Czekaj, muszę wsiąść na motocykl, o. Myślałem, że potrąci nas jeszcze. No. Chciałem. Ja wiem. Dokładnie. Paweł nie... Także wiesz, we dwóch nas walniesz. Spoko. To nie. Dobra. Dobra, ready? Gotowi? Tak. Dobra, trzy. Cztery. Dobra, lecimy. Dobra, obok siebie. No ja już wiem, gdzie się spotkamy nawet. Łooo! Policyjne! Kogo to? Jak wyjechali perfidnie, nie? Masakra. Paweł gdzieś tam okay. W ogóle po drodze umarł. Co się stało? Nic się nie stało. Dobrze Paweł jest. Umarł po drodze. Dobra, chodź do mnie. My tu pojedziemy. Ziomek. My tu pojedziemy. Jadę. Będzie łatwiej trafić. Dobra. Będzie tylko fajnie by było trafić w ogóle tylko na ten. Tylko policję weźcie stąd, bo ten. Poczekaj. No per... Nie, poczekaj, bo się nie wsiadł. No i... Bo... Jejku, przejechał obok. Zaufajcie. Dobra. Okej. Okay. Tylko musicie... Musicie dobrze ten... Poczekaj. O. To powinien być zakaz policji trzy, po prostu w tych. 3, 4, jazda! Ja już widziałem, jak Paweł wyskakiwał, to mówię, kurde, zginiemy, nie? Co? Nie, nie? Ale chyba za wcześnie, za późno wyskoczyłem. Taka sytuacja, no zginęło przeszek, się nie? Przy okazji. Zdek z nami przynajmniej. Łap frajerwerka, typie! Skąd? Gdzie on jest w ogóle? Nie rozjechało mnie, stary, coś. Co to jest? No potrącił mnie, u góry jest. Trzymaj! Nie! Fajerwerk! Dobra, idę do ciebie, Bert! O, przeżyłem. Ale śmiesznie. Ale teraz, ale tego nie prze... Wow. Tego nie przeżyjesz. Co się stało? Ja to skie! No ja to skie! Jaki łobuz! Skie wziął normalnie prawdziwego RPGa. A to nie miał już prawdziwy? No, oczywiście, że miał być. Ale ja wziąłem, myśmy wzięli te frajerwerki. No nie? No gdzie on tam jest? No, ej, za czeka, dobre nie skończyło są, mi się. Kurczę, co nie, tu mam? Bo ja nie! Nie wierzę to na hit. Ej, ciężarówka tu w ogóle wjechała na mnie. Ciężarówka przejechała. No ej! Wypad! No. Jaki świnia w ogóle! No laserek, no co? Ej, Paweł. Kotki lubią się bawić laserkami. A lubisz piłeczkę? Co? Jaką piłeczkę? Czekaj. Jaką piłeczkę? Dobra! Widzisz, taką piłeczkę. No nie, no zbombardował mnie. Ej, skie. No co? Załowóz. No ej! Tak z bliska możecie, jak mogłeś. Czekaj. Zaraz tutaj. Nie, poczekaj. Jak nie, ja poczekaj, nie ma poczekaj. Poczekaj, bo nie jestem w stanie kupić sobie to, co potrzebuję. O. Dobrze, teraz sobie poszukam tutaj. Dobra, Paweł, giniesz. Nieważne! Nie, co się stało? Nie! Kurde, pfff! To przejeżdżało w momencie, kiedy rakietę puszczałem! Trafionet! Trzeba normalnie na chodnikach chodzić, bo... No. Mówiąc, na ulicy jest ciężko. Co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Halo! Halo! No ej! Trafił mnie skubany tutaj, kurde. No ja tym RPG-em to nie umiem strzelać. No przecież strzeliłem niżej, kurde. To jest. Czemu ja się palę? Wow! Cię porąbało trochę. Wypad, policjusie! Ja się palę. No. Jak się palisz? Zapalony jesteś. No ej, ze strzelby? Ja to? Z jakiej strzelby? Co to jest? Mi było ze strzelby. No, ja mam strzelbę teraz. Strzelba! Żeby cię ta ciężarówka potraciła. Ciężarówka eksplodowała. Dobra, słuchajcie moi drodzy, tym sobie czasem kończymy. Oczywiście jak widzicie, piękne dziki jest stąd, to do samego końca. Jak zawsze. Jak zawsze.
zakończone. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się, Chaos. Na razie, siema. Chodźcie tutaj jeszcze, gdzie wy jesteście? Co to za pulpecik biegnie? Oła. Kto to jest? Jaki pulpecik? Gdzie chcę? Jaki pulpecik? Co? O łasku! Gdzie on jest? Jak celuje kurde w skie, to Paweł mnie dorywa. Jak w Pawła, to skie mnie dorywa, kurde no. Co on się dzieje? Koniec tego. No nie, ej! Musieli obaj zginęli w ogóle. Ej, zabiłem go jeszcze. A, to... Kto i kogo tak po... w ogóle? No ja zabiłem Pawła. Koło jego truchła leżę. Nasze się stoję. Jego truchła leżę. Tu źle brzmi. Dobra, idę spać. To idź. Co? Z czego kurde? Granatnik. M1 Hammer, tak? Skaczemy stąd! Wszyscy tu uciekali w ogóle. Bo się boimy.